Witam serdecznie. Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. Powiedziałbym as w naszej talii w tym pokerze, ale tu trzeba powiedzieć dama jednak. Dama to tak w hierarchii większości gier stoi niżej, ale w tej grze może jest bardzo wysoko. Marlena Maląg, minister. I teraz uwaga. Rozwoju technologii. Jeszcze do niedawna rozwijała rodzinę, a teraz rozwija technologię. I cyfryzację. I cyfryzację. Pani minister, skąd ten pomysł, żeby pani się zajmowała rozwojem technologii, cyfryzacją? Panie redaktorze, myślę, że najważniejsze jest to, że został sformułowany rząd. Rząd, który przede wszystkim ponadresortowo wprowadza pewne rozwiązania i chce pokazać, że te działania nasze są szersze niż tylko program Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówi Dekalog Polskich Spraw. A więc te dwa tygodnie, które jest dane na stworzenie odpowiedniej większości, miejmy nadzieję, że takowa większość będzie w Sejmie utworzona, a jeżeli nie, no to będzie pokazane, w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość chce przede wszystkim poprowadzić Polskę, w zależności w jakim miejscu będzie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, tak naprawdę patrząc na ministerstwa, to ich wspólnym mianownikiem jest to, że działania są ponadresortowe, czyli nie silosowate, a więc rozwój i Ministerstwo Rodziny miało wiele wspólnych cech do tej pory, bo przecież w czasie COVID-u rozwiązania wsparcia firm w COVID-zie. To były te rozwiązania, które w Ministerstwie Rodziny były tworzone, a potem... No 500 plus przez internet załatwiamy, prawda? To jest teraz... Tak, 500 plus przez internet, ale to akurat nie rozwój, tylko to Ministerstwo Rodziny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ja wiem, ale no, dzisiaj pani miała już doświadczenie z takimi masowymi usługami. Dokładnie tak, także że dzisiaj wyzwania, które na ten najbliższy czas... Wyprawka też przez internet. Wszystko tak, załatwiało. Czyli cyfryzacja tych usług, które są wtedy są tańsze, bo to przecież to, że świadczenie 500 plus Dobry Start funkcjonuje w formie elektronicznej, a także rodzinny kapitał opiekuńczy, to dzięki temu środki zaoszczędzone, to w skali kraju to były miliardy złotych na kolejne wsparcie dla rodzin. Ale dzisiaj stoimy przed kolejnymi wyzwaniami, bo tak naprawdę wojna za naszą wschodnią granicą, ona się przekłada na sytuację firm i takim wyzwaniem na najbliższy czas, czyli tak zakładam na dopracowanie do przyszłego tygodnia, omówienie z panem premierem, zaproponowanie ustawy, która miałaby wspierać firmy, które są w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o takie wakacje ZUS-owskie i nad tym będziemy teraz pracować. Pani minister, można coś przez dwa tygodnie zrobić? Można zrobić. Przede wszystkim trzeba działania są rozpędzone. Przecież ministerstwa do tej pory pracowały, a więc tutaj pan minister Waldemar Buda, który wczoraj sobie przekazywaliśmy resort, wiemy na jakim etapie są poszczególne sprawy i postaramy się, żeby te zadania były realizowane sprawnie. A jeśli realizowane sprawnie, to znaczy, co pani teraz będzie chciała tutaj zrobić przez te dwa tygodnie? Znaczy, tak jak powiedziałam, pracujemy i dość taką pełną parą nad tym, aby przygotować projekt ustawy o wsparciu firm, które mają problemy na przykład ze składkami ZUS-owskimi, ale mówimy tu o małych, średnich firmach, nad tym takie rozwiązania. Na przykład te, które muszą płacić tą wysoką składkę zdrowotną, 5%. Składka zdrowotna poprzez Ministerstwo Finansów jest wprowadzona, to akurat nie to ministerstwo, ale patrzymy szeroko, a więc jak najlepsze rozwiązania takie, żeby w sposób zrównoważony, dynamiczny i gospodarka mogła się rozwijać, żeby firmy mogły funkcjonować, a żeby przede wszystkim to przekładało się na sytuację też polskich rodzin. Nie, żebym się czepiał, bo ja ciągle to samo powtarzał, ale... Sprawdzałem wynik w 2019 i 2023 roku, jak głosowali mali i drobni przedsiębiorcy. 40 parę procent w 2019 na PiS, w 2023 poniżej 20%. Największy spadek we wszystkich grupach zawodowych to byli drobni przedsiębiorcy. Nie chodzi tu o takich drobnych przedsiębiorców jak na przykład ja, też, bo ja, wiadomo, dziennikarz realnie nie ma jakichś bardzo wysokich kosztów. Są wyjątki, bo ktoś produkuje filmy i tak dalej, ale taki dziennikarz piszący czy prowadzący program nie ma wysokich kosztów. Natomiast, no ale fryzjer, kosmetyczka, barman, 90% często kosztów
No jak tak mu dorzuciliście podatek obrotowy 5%, to już nie zagłosowali na PiS. No. Ale tutaj musimy, panie redaktorze, spojrzeć jednak troszeczkę szerzej, bo te ostatnie 4 lata, one nie są porównywalne z okresem jakby wcześniejszym, bo i pandemia, ona pomimo tego, że dofinansowania do wynagrodzeń, żeby ochronić miejsca pracy, to jednak na funkcjonowanie firmy miało wydatne... Oczywiście, wiele firm miało kłopoty. No ale to trzeba im jeszcze dorzucić teraz 5% podatku obrotowego, bo to de facto działa jak podatek obrotowy. Ale de facto staramy się przede wszystkim, żeby ten rozwój był zrównoważony, żeby firmy to, na to wsparcie mogły liczyć. Dlatego też nad pewnymi rozwiązaniami takimi, które pomogą firmom funkcjonować, będziemy pracować. Ja tylko uważam, że te 500 000 głosów, co zabrakło, to właśnie to ci przedsiębiorcy. To, bo tyle dokładnie, to jest ta różnica. Znaczy możemy tak mówić, prawda? Natomiast tutaj, no, żeby przeanalizować wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, wynik wyborczy, który z jednej strony pokazuje, że formacja polityczna wygrywa wybory, jednak wyborcy pokazują, że nie dają glejtu na samodzielne rządzenie. Więc... Nie, to ja to zgadzam się, ja rozumiem. To znaczy ta narracja opozycji Tuska czy TVN-u, no to... jest taka trochę antydemokratyczna, natomiast z drugiej strony no, nie byłoby takiego pasztetu, gdybyście nie stracili własnych wyborców, nakładając im ciężary podatkowe. To ja tylko na to chcę zwrócić uwagę, że może tutaj potrzebna jest refleksja, jeżeli chcecie w przyszłości wygrywać wybory. Ale po każdych wyborach potrzebna jest refleksja, potrzebne są pewne zmiany. Oczywiście tych zmian nie wprowadzi się, bo to jest słuszne pytanie, w ciągu 2 tygodni, ale propozycje można przedstawić, konkretne rozwiązania, no i zobaczymy, jaka będzie sytuacja dalsze, jak rzeczywiście, czy będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość mieli możliwość rządzenia. Pani minister, wiele osób w tym rządzie, które się znalazło, to są takie osoby, które dobrze się kojarzą. Tak? Znaczy one nie mają jakichś wielkich obciążeń wizerunkowych, nie były może pod największym atakiem medialnym i są sympatycznie odbierane. Czy to jest taki rząd trochę PR-owy? To znaczy, żeby w razie czego powiedzieć takie miłe do widzenia. Nie, panie redaktorze, zupełnie nie tak. Jest to na pewno pewna nowa jakość, bo te osoby, które są w tym rządzie z tą nową energią i nowymi pomysłami, na pewno też mogą, wyciągając wnioski z przeszłości, czyli z tego doświadczenia, które można przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości były realizowane, wprowadzić też nową jakość. A więc to nie jest takie na do widzenia miłe, że większość to są kobiety, bo ja powiem szczerze, że nawet jak w tej przestrzeni publicznej wiele mówi się o tym, że akurat w tym rządzie jest więcej kobiet i dla mnie jako kobiety przede wszystkim, to szczerze powiedziawszy, ja nie oczekuję innego traktowania w pracy zawodowej niż mężczyzna. No chcę jakby być oceniana za swoją pracę, a nie za to, że jestem kobietą, żebym musiała mieć jakieś przywileje. No, Polki są wykształcone, chcą realizować swoje ambicje, chcą łączyć pracę zawodową, życiem rodzinnym, to wielokrotnie rozmawialiśmy, że badania to pokazują. A więc jest to na pewno rząd, w którym jest najwięcej, historycznie najwięcej kobiet. Ja pamiętam, jak byłam w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, był taki moment, że byłam jedyną kobietą. Pani minister, 80% stanowisk kierowniczych w strefie wolnego słowa, czyli w grupie, w której pani się znajduje, u nas sprawią kobiety. Jakoś z tym sobie radzimy. No dokładnie. Ta garstka mężczyzn, która tu przetrwała, jakoś żyje. A powiedziałbym, że jakieś sukcesy chyba nawet mieliśmy. Pani minister, jeszcze wracając do tej sytuacji politycznej, patrzę na obrady Sejmu. I mam wrażenie, że nowa koalicja, która się przynajmniej stworzyła w Sejmie, w jakimś przyspieszonym tempie stara się stracić całkowicie poparcie, bo rzeczywiście no to, że oni się nie zajęli żadnym istotnym tematem społecznym, może poza in vitro, tak, bo to jakoś tam rozpalało emocje w tą lub w tamtą stronę, tylko rozliczeniami. Tak. Odłożono sprawy dotyczące podwyżek cen prądu, etc., etc. No teraz mówią, że się zajmą, tylko nie było w dzisiejszym chyba pakiecie sejmowym tych głosowań. To jednak tam jest jakieś takie upojenie się sukcesem, władzą, no bo to szybko mija, tak? To poparcie społeczne szybko mija. To TVN to już parę razy zawiódł, tak? Kto inny przyszedł rządzić niż TVN popierał? W ogóle jest szansa, żeby oni zdążyli na przykład z budżetem.
Znaczy oni sami pokazują, że nad tym budżetem jakby niekoniecznie chcą pracować. Natomiast to, czego się można było spodziewać, tak przy tworzeniu większości z różnych ugrupowań od lewa poprzez jakby centrum, nie jest możliwe realizacji jednego programu. Każda z tych partii szła ze swoim programem, coś tam koalicyjnie się podogadywali. No i co jest teraz potrzebne? Jedynym wspólnym mianownikiem jest to, żeby się zemścić, tak? Ten gen zemsty, który jest pokazywany, to jednoznacznie. Więc teraz będą komisje śledcze, będzie całe fajerwerki pokazywane. Wy jak... powinniście w tym momencie popierać każdą jeszcze, żeby 10 razy tyle było, bo też nikt nic z tego nie rozumie. Myślę, że takie kierunki nasze, no oczywiście, tylko żeby ta komisja działała zgodnie z prawem, tak? No bo można w tej komisji jak naprawdę przy otwartej kurtynie pokazać, że działania Prawa i Sprawiedliwości w wszystkich tych obszarach, które mają być przez komisję zbadane, jak najbardziej były legalne. Natomiast trzeba mieć taką możliwość. Patrząc, jak pan marszałek rotacyjny prowadzi obrady Sejmu, to przecież jakbyśmy byli po prostu w jakimś programie telewizyjnym. Upajanie się samym sobą, z drugiej strony jakieś żarciki. No taki nowy standard sprawowania władzy najwyższego urzędu w Sejmie. Także że no jesteśmy świadkami tego, w jaki sposób też Platforma Obywatelska to rozgrywa, bo przecież z pokerową twarzą lider Platformy Obywatelskiej sobie obserwuje te działania. Pozwala się wypalić panu oczywiście, marszałkowi, który oczywiście, nie zauważył, że dokładnie. Powoli zacznie się ośmieszać. Tak, on się bawi. Chyba nikt mu tego nie powiedział, że jest problem z tym, dokładnie, że to, co się podobało 2 tygodnie temu, to już za 2 tygodnie może być nużącym dowcipem. Dokładnie, dokładnie tak. I tutaj widzimy, jak lider Platformy obserwuje, no a w te sidła wpadła Polska 2050, pan marszałek, który działa jak działa i wprowadza nowe, co tak, innego mówi, co innego... Trzeba będzie tej ustawy głosować. No, to są pieniądze, to są pensje, to są podatki. No coś muszą z tym zrobić. No ale co? To zastanówmy się właśnie, w jakim kierunku oni, w jakim kierunku idą, tak? Bo nie uchwalenie... Pan powie bon mot, że zapisu było gorzej, więc nie trzeba pensji, tak? Znaczy to tak się nie da. No tak się nie da funkcjonować, tak nie da się zarządzać państwem w sposób odpowiedzialny, a więc ten moment takiego sprawdzam przyjdzie. Natomiast dzisiaj będziemy mieli festiwal, gdzie Polacy będą świadkami tak naprawdę teatru odgrywanego na tych komisjach. I oby te komisje działały tak, jak rozmawiamy, zgodnie z prawem i rzeczywiście, żebyśmy mogli pokazać... Ale jest jeszcze jedna komisja, której dzisiaj ciszej, no bo jest taka komisja do spraw rosyjskich wpływów. Tą komisją, tymi obradami nie są zainteresowani, bo mam wrażenie, że tutaj, no jak badamy, to badamy, tak? No to powinni sami też badać. No ale jak badamy, jeżeli Donald Tusk w ubiegłym tygodniu wychodzi na konferencję prasową i mówi, że będą zmiany wprowadzane, bodajże chyba chodziło o media publiczne, o polskie media, mówi, że zgodnie z prawem, tak jak oni to prawo rozumieją. No to mówi samo za siebie, że to prawo to jest dla jednych takie, a dla drugich inne. Oni rozumieją tak i będą po swojemu postępować, a reszta ma patrzeć. Takie bardzo memotwórcze, tak, więzienia są pełne ludzi, którzy działali zgodnie z nie z prawem, tak jak oni to prawo rozumieją. Ale, dokładnie. Ale jeszcze może trochę przy tych komisjach, bo była taka afera, która, jak Donald Tusk i Platforma twierdziła, była wielką prowokacją, doprowadziła w ogóle do zmiany władzy, to chodziło o te słynne taśmy, że to w ogóle Rosjanie te taśmy ujawniali i tak dalej. No a to dlaczego nie ma komisji w tej sprawie? To może trzeba wyjaśnić, no bo jeżeli Piotrek Nisztor nie wiadomo od kogo dostał, no to może trzeba by taką komisję powołać. Skąd się wzięły te taśmy, co na tych taśmach? No tak, to tak bardzo Platformie zaszkodzi. Dlaczego Platforma nie zajęła się tym? No ale czy Platforma jest tym zainteresowana? No to może pomóżcie Platformie, no bo to coś strasznego się stało, jak twierdzą. No to teraz powiedzieli A, trzeba powiedzieć B. Znaczy tak wyjaśnić, naprawdę... skąd się wzięły te taśmy? Ja powiem tak, że dla mnie obawą jest, w jakim kierunku pójdzie Polska. I to nie jest na żarty, to, co jest w głowach tej opozycji, w jaki sposób też lider Platformy Obywatelskiej, który dzisiaj zarządza tak naprawdę całą tą większością parlamentarną, do jakiego momentu będzie chciał doprowadzić kraj, Polskę,
czy my rzeczywiście będziemy sami decydować o sobie, no to widzimy, w jakim kierunku to idzie. Przecież uchwała, którą Prawo i Sprawiedliwość zainicjowało, w ogóle nie jest procedowana w Sejmie, komisja podejmuje stosowną decyzję, to pokazuje, że na pewno całe wsparcie, wszystkie instrukcje, które idą czy z Berlina, Brukseli, no to tutaj ten wysłannik jest z nami. Ale właśnie a propos tych instrukcji, ja mam wrażenie, że w Komisji Europejskiej Niemcy odnieśli Pyrrhusowe zwycięstwo. Pyrrhus taki władca antyczny, bo ludzie często cytują, a nie wiedzą, o co chodzi. On toczył bitwy, które wygrywał, ale straty były tak wielkie, że potem powiedziano, że to jest prezesowe zwycięstwo, bo nie opłaciło się takich zwycięstw. No i mam wrażenie, że takie pyrrhusowe zwycięstwo Berlin osiągnął w Komisji Europejskiej, zresztą głosami kilku polskich eurodeputowanych, to znaczy przeforsował dalsze procedowanie traktatów europejskich, ale ten wynik był chyba zaskakujący, to znaczy oni realnie nie mają większości. Znaczy realnie ten wynik jest zaskakujący i rzeczywiście jest na tyle obiecujący, że to pokazuje, że każde jednak państwo chce o tą swoją suwerenność, tożsamość zadbać, a więc tutaj te nasze działania jako Polski, no ale widzimy, jak europarlamentarzyści się zachowali, ale też widzimy wypowiedź Donalda Tuska, który przecież głosowaniem, bodajże dzień przed głosowaniem, on wiedział, jak jego europarlamentarzyści zagłosują, natomiast te głosy oddane za poparciem do zmiany w traktatach pokazują, że ten kierunek tak naprawdę wracamy do momentu, kiedy nie Polska ma stanowić sama o sobie. No my do tego nie możemy dopuścić i to jest bardzo niebezpieczne. Ja się zastanawiam, w jaki sposób tak naprawdę, jakim językiem dotrzeć do młodego pokolenia. Bo żeby dotrzeć. Oni nie wiedzą. Tak, to nie o to chodzi, bo to są oni nie rzeczy. To nie ten etap. Oni nie wiedzą, że coś takiego się szykuje. Że tutaj policja z Niemiec przyjdzie, aresztuje polskiego obywatela, bo nawet na przykład krytykował Niemcy za pamięć historyczną. Dokładnie, ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli media publiczne, tak, które polskie media, które jest zapowiedź, w jaki sposób będą traktowane i do Polaków nie będą docierały, nie będzie medium, gdzie będą prawdziwe informacje docierały, to jak będziemy kształtować świadomość młodego pokolenia, ale w ogóle Polaków? No przecież to jest zatrważające. 8,5 miliona ludzi tą telewizję ogląda przynajmniej raz w miesiącu. To jest połączone wyniki wszystkich anten i YouTube'a. To ja zapraszam tutaj, jak ktoś chce coś powiedzieć ważnego, to my jesteśmy otwarci. Myślę, że to jest konieczne. Póki nam pozwolą nadawać, bo Donald Tusk dosyć często wymienia Republikę jako niepokojący problem polskiej rzeczywistości, więc zobaczymy. Myślę, że plany mają pewnie różne przygotowane, tak? Więc miejmy nadzieję, że będziemy w stanie silnie rzeczywiście tak działać, żebyśmy docierali do Polaków z prawdziwą informacją poprzez polską telewizję i w ten sposób będziemy kształtować tą świadomość, bo w innym przypadku to tak naprawdę Polacy nie będą wiedzieli prawie, co się dzieje. Będzie mówiła, że to właściwie nic wielkiego się nie stało, że coś tam jeszcze dużo czasu, no i tak się będzie to toczyło. Pani minister, jeszcze trochę przy tych sprawach unijnych. Narasta fala buntu i to widać. Ona odwraca zupełnie tendencję. Włochy, Giorgia Meloni. Ja nie wiem, jak ona będzie głosowała w sprawach europejskich, jaki ma pogląd, ale na pewno dla Włoch zlikwidowanie weta i to nie jest dobre, bo to będzie też przeciwko nim. Węgry mają od zawsze swoje stanowisko. W Szwecji grożono, tam sugerowano coś tak jak Włochom, jednak prawica przejęła władzę. A w każdym razie to inny układ, niż by sobie tego Bruksela życzyła. W Hiszpanii cudem, dzięki separatystom, zresztą bardzo powiązanym z Rosją, jak się okazało, lewica utrzymała władzę, ale większość, największa partia, to jest tak jak w Polsce. To są prawicowe partie. I pewnie za chwilę to tam w eurowyborach będzie masakra. We Francji, to wprawdzie nie wasza bajka, ale Le Pen w tej chwili największe poparcie do eurowyborów zacząć będzie za kilka miesięcy. W Niemczech to już skrajnie prawicowa AfD. Największe poparcie w tej chwili wyprzedza ich kadencję i socjalistów.
No więc ta fala w Europie, no i teraz trzęsienie ziemi w Holandii. Tak? Tu Holendrzy trzon obok Niemiec, tak. Unii Europejskiej, a tu wygrywa ktoś, no wprawdzie tam nasi klubowicze z Holandii pisali, że to nieprawda, że Wilders chce wyprowadzać Holandię z Unii Europejskiej, że to jest propaganda, ale tak czy inaczej to PiS przy tym to łagodny baranek, co mówi Wilders na temat Unii. Ja już nie mówię o imigrantach, bo on chciał Koranu zakazać w ogóle sprowadzać. Tak. I tam jakaś fatwa w ogóle była przeciwko niemu ogłoszona w islamie, więc powinien bardzo uważać na swoje bezpieczeństwo. Tak czy inaczej mamy do czynienia z trzęsieniem ziemi w całej Unii. Ta fala idzie w kompletnie inną stronę. Ja mam wrażenie, że Tusk ma szansę przejąć w Polsce władzę, to jest jednak łabędzi śpiew tych elit unijnych. No to tak wygląda tak naprawdę, jak ta zmiana na płaszczyźnie poszczególnych państw Unii się kształtuje, a więc widać, że ta świadomość poszczególnych państw, poszczególnych narodów jest coraz większa i nie ma zadowolenia do tych działań, które są podejmowane przez Unię. No miejmy nadzieję, że ta siła działania poszczególnych państw doprowadzi do tego, że Unia Europejska jak najbardziej silna, gdzie państwa się wspomagają, ale nie to, żeby traciły swoją suwerenność i niezależność. Także miejmy nadzieję, że tutaj ten kierunek będzie właściwy i ta poddańczość, którą tutaj przedstawiciele Platformy Obywatelskiej w stosunku do Berlina czy Brukseli, to tak naprawdę nie dojdzie do skutków rzeczywistości. Natomiast to, co przed nami, to myślę, że bardzo, bardzo trudny okres. No, trudne okresy tworzą też charaktery. A, to prawda. Ja to jeszcze prawda. Otarłem się o działalność w opozycji, nawet coś tam w podziemiu wydawaliśmy, jakieś gazetki. I muszę przyznać, że to był w tym sensie piękny okres, że rzeczy wydawały się prostsze. Dzisiaj wszystko jest dużo bardziej skomplikowane i bardziej zatarte są te granice. No ale cóż, może właśnie macie szansę na takie rekolekcje. Ale takie rekolekcje, tworzenie takiej wspólnoty też, bo ta wspólnota jest potrzebna i ta wiara przede wszystkim i konkretne działanie, ciężka praca dla Polski, żeby jeżeli okazałoby się, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie sprawowało dalej tego misji budowania polskiego państwa, no to przede wszystkim działanie z pełną determinacją dla Polski, aby te wybory wygrać. Przed nami wybory samorządowe, bardzo ważne, a to jest bardzo krótki czas, bo przecież kwiecień, wybory do Europarlamentu, a więc tu musi być pełna mobilizacja i elektoratu, i oczywiście cały czas wsparcie poprzez media, a widzimy, jaki zamach na media się szykuje przez ja większość. Ja przypominam, że istnieje Telewizja Republika. Tak, i dlatego Telewizja Republika. Zachęcam. Można teraz wejść na naszą stronę i zobaczyć, w ilu miejscach można odbierać tę telewizję. To naprawdę 57% Polaków ma w pilocie od ręki. Tylko kliknąć i ma Telewizję Republika, a większość z Państwa może po prostu zadzwonić i powiedzieć, proszę, pakiet, w którym jest Telewizja Republika, i to jest 90%. Czyli w zasięgu technicznym to jest realnie 90%, oczywiście, a w realnym zasięgu tak. 57%. Jak nie to YouTube, to wszystko macie. To jest tak, że prawa strona od zawsze miała potencjał, nie do końca doceniany, ale to już... Myślę, panie redaktorze, że doceniany. Bynajmniej, no zawsze można powiedzieć, że szklanka jest do połowy pusta lub do połowy pełna, ale na pewno wsparcie, jakie właśnie Telewizja Republika, media niezależne, no to jest wyjątkowe jest wsparcie. Jest faktem, że u nas nigdy nie było cenzury, zapraszaliśmy też polityków z lewej strony i z Platformy i trochę się nie przejmowaliśmy tym, że oni nas obrażają czy nie lubią, no bo to taka rola, ale rzeczywiście, no jeśli chodzi o walkę z cenzurą, to my mamy bardzo bogate doświadczenie i zachęcamy do wolnych mediów, bo to jest taka wyspa polskości. Pani minister, ja bardzo dziękuję za wizytę. Mam nadzieję, że będzie miała pani więcej czasu, żeby nas odwiedzać. No i życzę sukcesu, nawet jeżeli to miało być tylko 2 tygodnie. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeżeli to będą 2 tygodnie, czy też jakkolwiek jesteśmy parlamentarzystami, myślę, że te działania tym bardziej, gdyby to były tylko 2 tygodnie, to potem muszą być silne, a żeby działać będąc opozycji, to wymaga to determinacji. Doświadczenie uczy, że w takich barwnych sejmach się potrafi sytuacja zmieniać.
Dokładnie, często dokładnie. A jeszcze budżet przed nami, od czego pan redaktor rozpoczął. No właśnie, co do tego budżetu, tak. To ja, teraz ja, cytując Marzeka Hołownię, kupuję popcorn i będę oglądał, jak będą oglądać. Tak. To naprawdę będzie lepsze od hollywoodzkiego filmu. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.